tym filmie dowiecie się trochę o elipsie. Elipsa, podobnie jak okrąg, parabola i hiperbola, jest krzywą stożkową, a nazwę swoją te krzywe zawdzięczają tym, że powstają przez przecięcie stożka płaszczyzną, o czym było w jednym z poprzednich filmów. A więc tu mamy typową elipsę. Teraz tak, te osie tutaj to są osie symetrii, a ich przecięcie to jest środek symetrii elipsy, zwany po prostu środkiem elipsy. Czyli ten punkt tutaj to jest środek elipsy. Teraz te dwie osie symetrii mają swoje nazwy. Może tutaj jakiś punkt oznaczę. Tu jest punkt A, to jest punkt B, to jest punkt C, to jest punkt D. I wtedy punkt A, ta dłuższa oś nazywa się osią wielką, czyli AB to jest oś wielka elipsy. A ta krótsza oś, czyli CD w naszym przypadku, to jest oś mała. Oś mała elipsy. Z pewnych względów, o których za chwilę się przekonacie, używa się też połówek tych osi, czyli na przykład to tutaj, czyli połowa osi małej to jest pół oś, więc może lepsze, to jest pół oś mała, a połowa osi wielkiej nazywa się pół osią wielką. No to są takie standardowe nazwy, więc może warto je tutaj wypisać, pół oś wielka. No teraz punkt na elipsie oczywiście zmienia swoją odległość od środka, poruszając się wzdłuż elipsy. No, tutaj ten punkt jest najbliżej środka, a ten najdalej. Teraz w przyrodzie elipsy występują w postaci orbit planet. Prawda? Orbity planet w Układzie Słonecznym są elipsami. No, nie są to elipsy tak wydłużone jak ta. One bardzo przypominają okrąg, który jest, jak za chwilę zobaczymy, specjalnym przykładem, szczególnym przykładem elipsy. Dobrze, teraz tak. Jeżeli ta elipsa, jeżeli osie symetrii elipsy pokrywają się z osiami współrzędnych, czyli te osie symetrii przyjmiemy za osie układów współrzędnych, czyli elipsa jest w układzie współrzędnych położona właśnie tak jak na tym rysunku, że jej osie są osiami współrzędnych, to równanie takiej elipsy wygląda w następujący sposób. Możemy się równanie elipsy. Otóż to równanie ma następującą postać. X kwadrat przez A kwadrat plus Y kwadrat przez B kwadrat równa się 1. No przy czym a i b to są pewne liczby, ponieważ one występują tu tylko w kwadratach, więc można je przyjąć za dodatnie. Obie te liczby są dodatnie. I to jest równanie elipsy o środku w punkcie 0, 0. O środku w punkcie 0, 0. Teraz jaka jest interpretacja tych parametrów a i b? Mianowicie, jeżeli y jest 0, czyli pytamy się, y jest 0, to znaczy, czy ta elipsa przecina oś poziomu i w jakim punkcie? To jak y jest 0, to x kwadrat przez a kwadrat jest równe 1, czyli x jest plus minus a. Aha, to znaczy, że to jest A. Czyli innymi słowy, A to jest długość jednej półosi. Czyli współrzędne tego punktu to jest A0. Przypomnę, A jest dodatnie. A tego punktu minus A0. Podobnie, jeżeli X położymy 0, to dostaniemy Y kwadrat przez B kwadrat równe 1, czyli Y jest plus minus B. Czyli
To jest B. I ten punkt ma współrzędne 0, B, a ten punkt ma współrzędne 0, minus B. Tak, czyli te parametry A i B to są długości półosi. Wobec tego to, co tutaj jest, to jest równanie elipsy ośrodków A i B i półosiach ośrodków w punkcie 0, 0 i półosiach A, B. Dobrze, może teraz zróbmy jakiś konkretny przykład, czyli napisać równanie, albo narysować elipsę. Może narysować elipsę. X kwadrat przez 9 plus Y kwadrat przez 16 równe 1. Tak, czyli porównując to, może tutaj jeszcze przepiszę w postaci ogólnej. Czyli widzimy, że środek tej elipsy to jest punkt 0, 0, półosie są A, kwadrat jest 9, czyli A jest 3 i B kwadrat jest 16, czyli B jest 4. Czyli może narysujemy sobie tę elipsę tutaj, czyli tak. A jest 3, raz, 2, 3, czyli to jest jeden wierzchołek, drugi, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, tak. Czyli to jest jakaś taka mniej więcej elipsa. No. Czyli napiszmy tutaj równanie x kwadrat przez 9, plus y kwadrat przez 16 równe 1. Teraz powiedzmy, że chcemy napisać równanie elipsy, której środek nie leży w punkcie 0, 0, tylko w jakimś innym punkcie. Czyli byłoby takie, napisać równanie elipsy o środku w punkcie, no na przykład 3 i minus 2 i półosiach odpowiednio 3 i 4, czyli takich samych jak półosie tutaj. Spróbujmy najpierw narysować tę elipsę. Prawda? I co, środek ma być 3 i 2, czyli raz, 2, 3, raz, 3 i minus 2. Czyli tu jest ten środek naszej elipsy. Ta elipsa ma takie same półosie jak ta tutaj różowa. Czyli mamy raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3 i raz, 2, 3, czyli... No, to by była ta nowa elipsa. Teraz, jakie będzie jej równanie? No i żeby to jakoś najłatwiej zobaczyć, to chyba powiedzmy, że wybierzemy sobie nowy układ współrzędnych, który, no właśnie, którego osie pokrywają się z osiami symetrii naszej nowej elipsy. Czyli osie są równoległe do osi starego układu, tylko początek jest przesunięty. Powiedzmy, że tę współrzędną poziomą nazwiemy sobie S, a współrzędną pionową T. To jakie jest równanie tej naszej elipsy we współrzędnych S i T? No to jest jasne, to jest takie samo równanie, prawda? Czyli tak, bo teraz we współrzędnych, w układzie ST, ona, ta elipsa, ma środek w punkcie 0, 0, czyli jej równanie jest w postaci x kwadrat, nie, przepraszam, właśnie nie x, tylko S kwadrat przez 9 plus T kwadrat przez 16 równe 1. Teraz jaki jest związek między S, T a X i Y? Powiedzmy, że mamy jakiś punkt tutaj. Prawda? To on ma swoje współrzędne w jednym i w drugim układzie. Prawda? Czyli jego współrzędne jego współrzędne
Dobrze, teraz tak, współrzędne w układzie niebieskim, to jakie on ma? No to on ma tak, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, tu jest minus 5, a tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, minus 6. Teraz jakie są jego współrzędne w układzie ST? No widzimy, że tak, współrzęd to jest tu, T jest raz, dwa, trzy, czyli jest minus 3, a S jest ile? Minus 5, minus 8. No i jeżeli powtórzymy to dla różnych punktów, to możemy dostrzec, że następujący jest związek między S i T. Otóż S to jest x minus 3. Prawda? Współrzędna S to jest x minus 3. Natomiast współrzędna T jest y plus 2. To skoro znamy już związek między tymi współrzędnymi i wiemy, jak wygląda równanie naszej elipsy w tych współrzędnych ST, więc jeżeli podstawimy to do naszego równania tu, to dostaniemy równanie we współrzędnych xy, czyli x minus 3 do kwadratu przez 9 plus y plus 2 do kwadratu przez 16 równe 1. No, czyli to jest właśnie to równanie, które było szukane, więc ono to jest to. Czyli to jest ogólna reguła, jeżeli mamy wykres jakiejś funkcji i przesuwamy go do nowego punktu, no to te współrzędne, prawda, zmieniamy. Jeżeli przesuwamy o 3 w prawo i 2 do dołu, prawda, czyli jest x minus 3, y plus 2. Czyli to jest środek tej elipsy jest przesunięty o tutaj, do tego punktu. 3 w prawo i 2 do dołu. I wtedy to jest x minus 3, y plus 2. Dobrze, teraz jeszcze na koniec, jak to się ma do okręgu. Równanie okręgu jest takie, x kwadrat plus y kwadrat równe r kwadrat. No to jest równanie okręgu. O środku 0, 0 i promieniu r. Więc możemy zapisać to równanie w inny sposób, prawda, dzieląc obie strony przez r kwadrat. Czyli mamy x kwadrat przez r kwadrat plus y kwadrat przez r kwadrat równe 1. No i widzimy, że to jest równanie elipsy, tylko że półosie A i B są równe. Znaczy to jest równanie elipsy. Półosie A równe B równe R. Czyli po prostu okrąg to jest elipsa o osi wielkiej równej osi małej. Czyli te dwie półosie są takie same i wtedy taka elipsa jest po prostu okręgiem. I o następnej bardzo ciekawej własności elipsy będzie w filmie następnym.